Zdrowia, szczególnie dla Nowojorczyków i szczególnie dla tych, którzy jeżdżą jeszcze do pracy metrem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak to mówią, nie ma takiego problemu, który socjaliści zrobili, a później potrafiliby go rozwiązać. No problem jest taki, że w metrze, w kolejkach podziemnych Nowego Jorku no, mieszkają bezdomni, nie tylko mieszkają, nie łażą po peronach, po torach kolejowych, chowają się, no ale też jeżdżą kolejkami samymi w sobie. Także są pewne plany, żeby pozamykać te kolejki, te metro, żeby zdezynfekować no, wszystkie siedzenia, rączki, nie rączki i tak dalej. No tam ludzie wpadają i czyszczą to, no ale jeszcze chcą jeszcze bardziej, żeby pociągi czy te wagony stały, żeby było to bardziej wymyte. No i jest problem. No jest problem, bo w Ameryce, w Nowym Jorku jest 11 milionów pasażerów w zasadzie przejeżdża w tą kolejką, 11 milionów przejeżdża, to są miliardy dolarów budżet. No i teraz się zastanawiają, co zrobić z setkami bezdomnych. No, część mówi, że no, potrzeba by poznajdywać domy. Problem stworzony, jak to jest możliwe, że tak się dzieje. No, w latach 70. ACLU, czyli to jest organizacja, która walczy o prawa obywatelskie ludzi, no to taka zaczynała się, no można powiedzieć, żydowska organizacja, później rozrzeszła się, no ale liberalna, liberalno-socjalistyczna. No i oni zamknęli domy wariatów w Ameryce. W Ameryce w zasadzie nie ma takiej domów opieki dla chorych psychicznie. No oczywiście były najróżniejsze nadużycia i tak dalej, lekarze, tam pielęgniarze się znęcali tam nad jakimś procentem, no ale ogólnie rzecz biorąc prawo zostało zrobione takie, że większość tych ludzi nie może być zamykana wbrew ich woli. No tak, także nawet jeżeli są niepoczytalni, to wydawałoby się, że no, w normalnym społeczeństwie ktoś jakoś może zadecydować, że jest zamknięty. No oglądaliście przypuszczalnie ten film Lot nad Kukułczym Gniazdem. No to właśnie w tym filmie Lot nad Kukułczym Gniazdem, tam jeden czy tych z dwóch pacjentów, no to właśnie mówił, że on może wyjść, bo on przyszedł sam. No także miał tą zdolność myślenia, że w zasadzie bardziej doszedł do wniosku, że bardziej odpowiada mu mieć WIG, to pierunek, niż mieszkać na ulicy. No a większość po zamknięciu tych szpitali, no to oni przychodzą na pogotowie, policja ich tam zamyka, obmywa, aresztuje, wchodzą do więzienia i to jest nieustanny cykl. Przez to, że zamknęli szpitale, ten szpital przypuszczalnie by kosztował może, no nie wiem, 100 tysięcy rocznie utrzymanie takiego bezdomnego, a utrzymanie tych bezdomnych, te koszty, no oczywiście, że to idzie w pensję policji, oczywiście, że to idzie w pensję sędziów, oczywiście, że to idzie w pensję tych, co sprzątają po nich i tak dalej i ten bezdomny ma zero grosza, ale naokoło niego, no to kosztuje to setki, 100, 200, 300 tysięcy dolarów, te wszystkie rzeczy naokoło, a on umiera z głodu, tak, także chyba lepiej by było z takiego ekonomicznego punktu widzenia po prostu pozamykać ich, leczyć ich, starać się ich wyprowadzić na ludzi. Jak to jest możliwe? No, policja i właśnie społeczni pracownicy będą po prostu szukali jakiegoś rozwiązania, będą ich szukali i będą starali się powsadzać do opieki społecznej.
Cuomo, czyli gubernator, powiedział, że to jest akurat najlepszy czas właśnie, żeby coś z tym zrobić. Wszystkie ta opieka społeczna i też schroniska dla tych bezdomnych, czy w potrzebie, no to problem jest taki, że no tam nie ma ich jak zabezpieczyć, no bo większość tych budynków no to były budowane w ten sposób, że to jest wspólnota jakaś, tam nie ma miejsca do odizolowania, no i często są warunki nie bardzo sanitarne, higieniczne, no ale to są również ci ludzie. Ci ludzie są na pograniczu albo poniżej jakiejś normalności psychicznej. No i ci adwokaci, najróżniejsi adwokaci, no urzędnicy czy aktywiści, można powiedzieć aktywiści, koalicje najróżniejsze dla bezdomnych, no to te wszystkie grupy tłumaczą, że tam nawet zwiększenie ilości tych pracowników społecznych czy policji nic nie poprawi, no bo jeżeli nie będzie im dane gdzieś miejsce, żeby się schronili. No i tłumaczą, że jeżeli państwo, czy miasto, czy stan nie pomoże, no to oni bardziej jakoś pójdą w ten cień i znikną. Nowy Jork, no uderzony jest, no bo prawie 200 tysięcy tych przypadków, no i 13 tysięcy śmierci. No te przypadki, no to powiedzmy, można jeszcze zrozumieć, ale ta śmierć na koronawirusa, no to już nie bardzo. Ludzie to już opowiadają najróżniejsze rzeczy, że często właśnie szczególnie jacy starsi umierają, ale nawet nie mają badań, także że już automatycznie ludzie oszukują, no, oszukują, lekarze oszukują, politycy oszukują, także to jest makabra. No, w ciągu weekendu znaleźli dwóch martwych bezdomnych jeżdżących tym metrem, można powiedzieć, tymi kolejkami naokoło. No zbadali później już na sekcji ich na koronawirusa, no to powiedzieli, że jeden nie miał, a drugi jeszcze nie wiedzą, czy nie ma. No gubernator Cuomo powiedział, no takie odkrycie w sumie zrobił, że to się nie pomaga bezdomnym przez to, że oni tam mieszkają, no ukrywają się w tym metrze. No ale największy problem to jest taki, że jest dziesiątki tysiące ludzi naokoło i im ciągle pomagają, ciągle im dają, a w zasadzie ze społecznego punktu widzenia, no to ktoś powinien pójść i powiedzieć, gdzie jest, na pewno tam jest jakaś 10% beznadziejnych przypadków, no to ci ludzie powinni po prostu być obmyci, ogoleni, ostrzyżeni, zaszczepieni i wzięci do jakiegoś zamkniętego szpitala czy zakładu, no i po prostu tam powinni być utrzymani i pilnowani, czy tam jeżeli potrzebny, jeżeli używają narkotyki, czy alkohol, czy wyleczeni, no i doprowadzeni do porządku. Powiedzmy 10, czy 20, czy 30% przypuszczalnie to są jakieś przypadki takie losowe, no finansowe, no to ich powinni jakoś doprowadzić też do porządku, umyć, ubrać, ogolić, no i zaproponować im nawet tą robotę tego mycia tych wagonów i tak dalej, jeżeli im się jakoś noga powinęła finansowo, jakoś stracili dom, czy mieszkanie, czy rodzinę, no to na pewno tam musi być, przypuszczam, więcej niż 10, 20 czy 30% tych ludzi, którzy byli w stanie być czynni po prostu, no. Następne 10-20%, no to powiedzmy przypuszczalnie jest w stanie wykonywać jakieś tam polecenia, no ale musi być im dana jakaś możliwość, żeby postarali się wciągnąć w cały ten
w cały ten system. Jeżeli koalicja dla tych bezdomnych twierdzi, że jest 2000 każdej nocy w tym całym systemie, no to jest wielka liczba. No i teraz mówią, że się podwyższa, no bo ludzie tracą pracę i tak dalej. No część po prostu no to się rozwala. Cuomo tłumaczy, że to jest szansa na to, żeby jakoś ich wyczyścić z tego podziemnego systemu i dać im jakąś tą opiekę, no ale to najważniejsze to w tym wszystkim jest, żeby wciągnąć ich z powrotem do życia, żeby oni byli produktywni, żeby zaczęli coś robić. No i to nie jest w interesie. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy ci pracownicy społeczni, no to nie jest w ich interesie, żeby wyprowadzać na prostą tych ludzi. Ja rozumiem, że tam ileś nie da rady wyprowadzić na prostą, rozumiem to doskonale, no ale zakładam, że to nie może być więcej, powiedzmy, niż połowa. Nie może być więcej przypadków beznadziejnych. No część musi mieć chęć do tego, żeby po prostu powrócić do normalnego życia. No a ta beznadziejna, no to powinna być jednak przed tą wolnością, kiedy sądy nakazały, że szpitale ich nie mogą trzymać wbrew ich woli, no to powinno się zmienić. No to jest wolność, no ale to społeczeństwo. Jeden ostatnio w Nowym Jorku był aresztowany 196 razy. No psychicznie chory po prostu. No to jest jego styl życia. 196 razy okradł, kogoś pobił i tak dalej. No jak też możliwe, żeby państwo, rząd, który dostaje ciężkie podatki, pozwolił na psychicznie chorego, który po prostu szaleje w metrze i ma 200 najróżniejszych tam sytuacji. Aresztują go, wypuszczają go, później dają im jakieś pieniądze nawet, to oni znowu to przepijają. No to jest jakiś cyrk. Te krwawiące serce liberałów, no to oni po prostu są w stanie zniszczyć setki tysięcy ludzi tylko dlatego, żeby udawać, że pomagają jednemu czy drugiemu. No w tych 60 było już ofiar w tych schroniskach dla bezdomnych. 60 ludzi umarło. No tam oni starają się rozdzielić właśnie ich na jedzenie, tam 10 czy 20 osób o tej godzinie, następne 10-20 za pół godziny i tak dalej, przesuwają to, nie mają tych wspólnych zajęć, no ale jednak te wspólne pokoje, te wspólne łazienki, te wspólne miejsca do wypoczynku, no nie wiadomo od czego wypoczynku, no powoduje to, że tam nie mają się jak rozdzielić. No fakt jest faktem, że powinni ich pilnować i testować na koronawirus i jeżeli wiedzą, że po prostu tego nie mają, no to ich wpuszczać jakoś razem. No powinno być to możliwe do sprawdzenia. No wszyscy to pokazują jakiś niemożliwa rzecz, no ale nawet sprawdzanie temperatury i patrzenie się, czy są po prostu jakieś takie normalne skoki, czy tam idzie codziennie wyżej. 80% ludzi ma tą podwyższoną temperaturę, także nawet w tym wspólnym mieszkaniu, no to też powinni być w stanie to jakoś rozróżnić. No oczywiście ci socjaliści mówią, że w Nowym Jorku jest 100 tysięcy pokoi hotelowych, no i że to powinno być wykorzystane. No ale co to kuźwa da, tak? Co to da? Wpuszczą bezdomnych do hoteli, państwo zapłaci podwójne jakieś stawki, później państwo będzie musiało zapłacić za remont, czy tam za wymianę chodników, czy wykładziny, no bo może narobią na to, czy zdemolują i tak dalej. No ale są ludzie, którzy pracują w
tej dziedzinie, mają niezłe pensje, bardzo często ponad średnio krajową, no i proponują takie głupoty, no po prostu na biedzie to się zarabia największe pieniądze, no w każdym bądź razie część bandziorów tych polityków i społeczników. Dużo ludzi, którzy pracuje właśnie, jest taka grupa Miejskie Ścieżki, to się nazywa Urban Pathways, organizacja, która zapewnia pomoc bezdomnych. No i teraz ci płatni ci pracownicy tej organizacji mówią, że zaczynają widzieć nowe twarze. No czyli jeżeli zaczynają widzieć nowe twarze, no ludzie tam tracą pracę i tak dalej, no ale to znaczy, że jeżeli widzą stare twarze, no to ciągle im pomagają i z tych starych twarzy tam nikt jakoś się nie wciąga w społeczeństwo, także że tym ludziom po prostu pasuje, żeby nieustannie pomagać. Gubernator Cuomo, no to on był ministrem budownictwa i rozwoju miast. Za prezydenta Clintona. No i właśnie mówi, że tam jest największy problem, to jak się połączyć z tymi bezdomnymi, no bo właśnie, tak jak mówię, wielu z nich ma choroby psychiczne. No i on tłumaczył, no każdy to rozumie, że to nie jest tak, że powiedzieć mu chodź ze mną, to ja ci pomogę, no ale to i gubernator to mówi, no ale nie mówi, że po prostu trzeba go wziąć za fraki, ogolić, ostrzyć, doprowadzić do porządku, no i trzymać w szpitalu zamkniętym, żeby jakoś doszedł do siebie, no jeżeli jest możliwe, no to żeby zaczął pracować, czy być jakimś, no w więzieniach pracują, no słabo pracują, jak to niewolnicy, no ale nie powinni być na ulicach, no dużo ludzi, którzy mieszka na tych ulicach, czy bytuje jakoś, no bo to trudno powiedzieć, że mieszka czy żyje, no to oni mówią, że oni największa rzecz to jest ta niezależność. No ta niezależność, no to trudno powiedzieć z tą niezależnością, no bo te średnia życia na tych ulicach, no to nie jest duża. Tam to przypuszczalnie jest 2, 3, 4 lata i no i ci ludzie się wykańczają. Także, że pomoc byłaby najlepsza w ich wypadku. No, trudno traktować metro jako jakiś system, służba społeczna dla bezdomnych. To jest dosyć dziwne. Pomagają tym ludziom, powypuszczali najróżniejszych tam nielegalnych czy legalnych, czy dziwne sytuacje powypuszczali z więzienia. Teraz gubernatorzy krzyczą, że będzie $300 za nienoszenie maseczki, a nawet aresztowanie. Także wszystko idzie w złym kierunku. Socjaliści po prostu rozwiązują to, co stworzyli. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.